Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Opowiadam wam, jak ktoś nie wie. Nie zwracajcie uwagi na ten nos mój czerwony. Jesteśmy marionetką stworzoną przez Geppetta, czyli jednego z największych wynalazców miasta Krat, w którym się znajdujemy. Marionetki tworzone są w fabryce Veniniego, takiego gościa, i potem Geppetto daje im jakby życie, korzystając z tajemniczego materiału, który nazywa się Ergo i który został znaleziony przez alchemików pod miastem Krat. I właśnie wokół niego wybudowali to miasto, z tego co mi się kojarzy. Marionetki niestety w pewnym momencie się zbuntowały całkowicie i wymordowały praktycznie wszystkich w mieście, a ci, którzy zostali żywi, w większości są chorzy na taką plagę, która sprawia, że są spetryfikowani coraz bardziej. My na początku mieliśmy uwolnić Geppetta, znaczy jakby go znaleźć, bo on był chyba gdzieś zaginął w drodze do miasta i udało nam się go uwolnić. Dobijał się do jego dyliżansu jeden z takich łowców. Łowcy to są takie osoby, które teraz chodzą właśnie po mieście, jeszcze tam powiedzmy pracują, starałem się jakoś tam tą sytuację unormować i zaprowadziliśmy go do takiego hotelu, który jest tym hubem naszym, powiedzmy. Aktualnie idziemy do fabryki Veniniego, czyli tego gościa, który tworzy marionetki, żeby zobaczyć, czy on żyje i ewentualnie go uratować, bo poprosił nas o to Geppetto. No i tyle. Jak będzie coś się więcej działo, to będę wam mówił. To na razie jest w miarę początek gry. Zabiliśmy dwa bossy, z czego jeden to był boss tutorialowy, a drugi boss to był taki zwykły, no. I tyle. Niestety nie bardzo pamiętam, gdzie iść teraz, więc będziemy się gubić. Także no, fabułka. Dobra, jesteśmy w Czerwonej Róże. I wiem, co tutaj będzie chyba. Zaostrzmy broń, bo tutaj trzeba zaostrzyć broń. Wiem, że moja broń nie wygląda, jakby wymagała ostrzenia. Nie zwracajcie uwagi, Hong Kong. Silny przeciwnik. Pa, odpalił się ogień. Oj. Strolowałem trochę. Bąk. Bąk. Chyba przegrzanie mi robi cały czas. Dobra. Blok. Bąk. Unik. Bąk. Moja broń jest top. Muszę grać jakimś młotem, żeby móc bąk robić. To ważna rzecz. Istotna rzecz roleplayowa dla mojej postaci. Amulet mistrza z szermierki, księżycowy kamień nowiu. Fajnie się walczy w tej grze ogólnie. Powiem wam, że walka jest tu bardzo przyjemna. Pamiętam, że kiedyś jak grałem na premierze, bo już drugi raz z tą grę gramy, ale premiera była dosyć dawno temu, to miałem bardzo duży problem w timowaniu kontr. Bo to jak ktoś się zaatakuje, mamy normalny blok. Jeżeli zablokuję po prostu, to tracę trochę życia i potem mogę atakować przeciwnika. Jak go zacznę atakować od razu, to ten kawałek życia, który straciłem, odzyskam. Ale jak kliknę w idealnym momencie, jak przeciwnik atakuje, czyli jak zanim się połączy jego broń z moją, to mogę skontrować go i wtedy gdy dostaję wcale damage'a, jemu często trochę bardziej psuje postawę i jest nawet szansa, że złamie mu broń. Kontrowanie lepsze, ale nie zawsze wychodzi. Są też backstaby, które chciałem pokazać, ale nie da się. O ty kurde. Ale w tym Lies of P zawsze się takie bomby dostaje, strasznie dużo biję HP. Ale ładnie też ta gra wygląda, nie? Szczerze, to Lies of P to chyba jest najładniejszy Souls-like. Tak, no niektórzy może powiedzą, że Demon Souls, ale Demon Souls jest taki... Wiecie, jaki jest problem Demon Souls Remake'a? Że Demon Souls Remake działa na praktycznie takiej samej zasadzie jak Demon Souls oryginalny. Szkielet tej gry to jest szkielet Demon Soulsa. I to czasami czuć, że jest klanki. Trochę. Ta gra wygląda jakby na zewnątrz ładnie, ale jak w nią grasz, to czujesz, że ona jest trochę klanki. No artystycznie właśnie. Znaczy artystycznie to mi się chyba Bloodborne najbardziej podoba, no ale to... Co tu mamy? Co to jest? Topór strażacki. O cholera, ty. A to nie jest jakaś giga broń przypadkiem? Topór strażacki? Panu, bić to bije. O cholera, ale to bije. No dobra, bo ja mam elektryczność w sumie. Ty poka, topór strażacki. Pa, topór bić. Normalnie topór. Nie wiem, czy wygląda jak topór strażacki, ale jest to topór. Oho, tutaj można kliknąć. Patrz. Ocesaliśmy tą wodę, możemy bossa bić zaraz iść. Moim zdaniem w Eldenie takie typowe, takie naprawdę wkurzające bossy są dwa. Jeden to jest Rykard, a drugi to jest Elden Beast w sumie.
Reszta jest okej. Dobra, jeszcze Godskin Duo. Trzy. No, w sumie Fire Giant też nie był najlepszym bossem. Jak ogarnąłem, że trzeba go bić w dobrą nogę, to już nie było tak tragicznie, ale to nie jest boss typu fajny. A które mi się bossy w Eldenie na przykład podobały? Ja lubię Zeldana tak. Malenia była git, Mog był całkiem git, a ten był git. Margit, Morgoth, ten taki Tekeniosz, jak on się nazywał, ten wiecie, co te fazy ma, fajny był. Radagon był fajny, Radan był ok, i który jeszcze był fajny? Malekith był super, w sumie. Malekith szczerze jest ich boss. Radan fajnie wygląda i w ogóle, ale bije się go tak trochę losowo, mam wrażenie czasami. A on taki, dobra. Ten boss tak działa, rozumiem. Jak atakuje, to trochę potrwa, ale już... O kurde, mogę to skontrować. O, ale umarłem, nice. Nice dentka. Ej, chyba moja broń nie jest tak dobra, jak ta druga. Nice. Pa, boss skasowany. Kwarc. Lubię to ostrzenie broni, pa. Normalnie lecą iskry. Tak mam wrażenie czasami, że te Souls-like'i są albo zrobione źle, albo w jakiś taki proces stagnacji czasami wchodzą. Że zamiast pójść trochę dalej, to dużo klonów jest. Ale to zazwyczaj tak jest, że wychodzi jakaś gra, tak jak był Vampire Survivors i były te Survivor-like'i, nie? Tak jak były Rogue-like'i też potem, po Isaacu szczególnie, jak tam Isaac był popularny, to chyba taki największy gry film z tych takich nowszych. I jakie tam jeszcze były gierki? No, Extraction Shootery, nie? I tu zawsze wychodzi dużo takich klonów, po prostu klonów albo klonów w innym może uniwersum, w innym świecie, innym podejściem, ale mało kto chce iść dalej, mało kto chce rozwinąć tę formułę, no nie? Zmontuj broń. Okej, okay, spróbujmy sobie zrobić paszeką broń. Weźmiemy sobie górę tą, bo jest turbo fajna, a dół spróbuję wziąć od Glewi. A to będzie dziwne. Dobra, patrzcie jaką broń mamy teraz. Elektryczny pas. Kurczę, jaka broń śmieszna. Taka latarnia. Ja z tą Glewą grałem za pierwszym razem, jak grałem przez jakiś czas. Oj, ona ma takie ogniste jeszcze, odpałkę. Kurczę, nie wiem, czy to dobry pomysł. W sumie. Tak, Glewie, jak myślicie? Potestujemy sobie inne. Przerób rękę i zmontuj broń. Dobra, bierzemy górę. Nie, to my musimy grać tą pałą. To teoretycznie ma największy damage. Jak to wygląda? Taka brońka. Taki kurde mieczyk jednoręczny. Kurczę, wydaje mi się, że ta elektryczna tak jest lepsza. Ta elektryczna brońka to w ogóle jakaś turbo P się trafiła, to weźmy ją. Jak znajdę coś ciekawszego, to będziemy zmieniać, ale na razie elektryczna chyba jest top. Była jakaś taka gracza ostatnio, która na was zrobiła spore wrażenie w ostatnich kilku nawet latach. Ja tak o tym Fear and Hunger myślę, że właśnie to jest taka gra, co na mnie wrażenie zrobiła spore. A ja o tej grze kiedyś już słyszałem, ale jakoś tak olałem. Teraz jak sobie pogrywam, to tak naprawdę superanckie. Szczególnie, że obydwie części to łącznie kosztem 60 zł bez promocji żadnej. No tam tyle kontentu jest, taka fajna gierka, tyle zabawy. Jak porównacie sobie na przykład z Hellblade'em, który trwa 5 godzin i kosztuje 4 razy tyle praktycznie co obydwie te gry. I wiecie po czym wiem, że to jest boss? Niestety Lies of P ma coś takiego, znaczy nie wiem czy niestety, ale ma coś takiego, że przed każdym bossem jest taka oto czara ognia. Możesz sobie tu kliknąć i wtedy przywołujesz pomocnika NPC-a, który ci na tym bossie będzie pomagał. I używa się tego itemów jakichś tam, nie pamiętam jakich. Zawsze wiesz, że będziesz z bossem walczył. Zaostrzmy sobie broń, bo niestety muszę moją pałę ostrzyć. I ruszamy. Let's go. Pa, jaki czat otwiera. On się kiedyś piecem zajmował, jak ten Venini powiedział. Fuoco się nazywa. I fuoco to chyba jest po włosku właśnie płomień albo piec, coś takiego. Zasięg jest biedny trochę mój. Kiedy, co to było? Co on robi? Oszalał. Monkę. Super. Heal. Właśnie, dostaliśmy heala darmowego. Okej. Okay. Co robi? Szala. Szala ogniem.
Ale muzyka, ho, ho, he, ho. Nie! Ale strollowałem, jeszcze nawet heala miałem. O Jezu. Ej, dobra, ale poszło całkiem nieźle, miałem tylko dwa leczenia na tej walce. Nie no, S to było teraz. Ta broń jest jakaś bastet całkowicie. Ale co tam? Okej, okay. Narzędzie do modyfikacji strzałki. Traficiele prognozowi na 4... Z myślą... Dobra. I co, do tej baby trzeba podejść z tym narzędziem? Ją. Bym mi załatw coś. Bo jakieś statusy mogę nakładać na broń, na przykład elektryczność pewnie albo ogień, ale jak to się robi? Dobra, to na razie po prostu sobie weźmy napęd P. Napęd P. Możemy to odblokować, należy aktywować fazę druga. Okej, okay. Wydłuż czas dostępnego ogłuszenia. Umożliwia kolejny unik podczas wykonywania uniku. O kurde, to chyba dobre. To szczerze to chyba dobre jest. Włączony unik, dawaj to. Obniżenie użycia energii ataków ładowanych. O. Może być. A drugie co byśmy dali sobie? Poprawa tego śmierci. No dawaj. Albo ogłuszenie większe u wroga. Może być. Ogłuszenie większe spoczy. Dobra, i druga faza. Zwiększyć limit leczenia. No leczenia to OP całkiem. Poprawa ataku broni przy maksymalnym poziomie wytrzymałości. Czekaj, co byśmy dodali? Obniżenie redukcji odzyskiwania gardom. Obniżenie redukcji odzyskiwania gardom. Kurde, co to jest? Chyba się domyślam. To chyba będzie to, że mniej, że dostaniemy damage'a, jak będę... Znaczy, mniej mogę sobie zwrócić życia po blokowaniu? Chyba. Nie wiem, git. Może to można zmieniać potem. O, wymień kamień ślifierski lub postrzałkę. O, patrz. Tymczasowo nakłada trybut ognia na broń. Aha, to nam dał. To robi to narzędzie, które dostaliśmy. Okej, okay, spoci. Mamy broń, która bije elektrycznością, ale można chyba będzie na nim nałożyć atut ognisty. Nie, zobaczymy. Ciekawe. Czyli jak mam to, to mogę raz na użycie ogniska sobie nałożyć ognisty atrybut na broń. No i fajnie. Dobra rzecz. Dobra rzecz. Przydatna. Teraz zjeżdżam. Ziom, 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 ziom. Pamiętacie ten mem z Bloodborne'a, kiedy ziomek zjeżdżał po drabinie w tym złotym Ordeo i tak napierdzielał co stopień, bo pa, 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 pa. W tej takiej metalowej czapuszce. Pamiętam, jakie śmieszne to mem było, a to nie była prawda, bo w Bloodborne'ie tak nie było oczywiście. Ale dużo osób myślało, że tak jest. Lubię kontrowanie, to po prostu takie jest potężne. Wszystko się świeci, jest takie pąk. Faktycznie odbicie. Pąk. Szkoda, no. Jakby Bloodborne był na kompie, na pewno by taki motyż był, no ale niestety. Niestety sadkę. Bloodborne na kompie. Lol. O, tu przeciwnik! Co jest? Tego to nie widziałem. Ale no, to było dziwne. Jak strasznie tu się tym kill-offem zamachiwał. Ej, ciekawe by w sumie było coś takiego. Wyobraźcie sobie, jakby były takie marionetki, które no, są trochę bardziej pepegowate niż ludzie, ale na przykład nigdy się nie męczą. Mogłyby wykonywać jakieś takie prace, których zwykłe maszyny nie są w stanie. I na przykład mogliby być górnikami. I jakieś takie turbo niebezpieczne prace by wykonywali. Że jak się nie uda, jak tam na przykład zawali się jakiś szyb, no to co, no stracisz parę jakichś tam robotów, no to trudno, no. Oj tam. Wykopie się ich, weźmiesz części, złożysz na nowo i elo. Playtrainerzy już to wymyślili. Jakbyś to bym pomyślał pomysłem. A, no bo to science fiction. Raczej AI świata nie przejmie, czat. Nie wiem, może przejmie. Ale mam wrażenie, że chyba nie. Widzieliście na przykład filmy robione przez AI? Wyglądają całkiem fajnie, ale czy jesteś w stanie powiedzieć, że to robiło AI? No pewnie. AI i roboty fajne narzędzie, ale żeby to jakoś dalej poszło, to... Ja myślę, że za aktualną technologią, to żeby faktycznie stworzyć coś takiego, co byłoby w stanie zawładnąć światem, to jeszcze tyle czasu, że panie, to najwyżej 5 pokoleń do przodu będą żyć w science fiction. Dark science fiction, my to nie. Lubicie takie rzeczy w grach, jak są takie status efekty? Że na przykład ktoś jest w wodzie i go walnie szpiorunem, dostaje więcej damage'a? Albo że możesz kogoś podpalić, czy tam, nie wiem, coś takiego zrobić, zamrozić? A jak jest w wodzie, to go bardziej zamrażasz wodę? Ja generalnie lubię, ale
mało która gra to dobrze robi. Ostatnio zapamiętam, to było Divinity właśnie. No bo w Baldurze to chyba jest, ale nie aż takie, co? Wydaje mi się, że walka w Baldurze tak na początku była spoko. Tak myślałem, że jest fajniejsza niż Divinity, ale im dłużej myślę o tym, to chyba w Divinity jest... Chyba w Divinity jest trochę fajniejsza. Nie też jakoś dużo. Baldur ma fajniejsze rzeczy niektóre... O kurde, ale chyba Divinity ma fajniejszą walkę. Ale Divinity możliwe, że jest bardziej nastawione pod walkę, nie wiem. Na pewno te statusy lepiej działają. Ale w Baldurze chyba więcej zależności jest. No i też ten tworzenie postaci jest fajniejsze na pewno. W Divinity trochę popłogowe było. O, klucz nastawny. Ej, to nie jest przypadkiem jakaś giga niesamowita broń, ten klucz nastawny. Pokaż go. O matko, co to jest? Aha. O Jezus Maria. Ej, nie wiem, czy tym będę grał, ale no. Jakbyśmy zamiast tego klucza wsadzili sobie właśnie ten mój pieruński. Aha. Jezu, jak to długo trwa, ale jakie bomby walisz. Aha, to takie coś. O kurde, czyli ładujesz ten klucz i jakąś turbo strzałę rzucasz. Ej, ciekawy. Trochę OP się wydaje ten klucz. Momentami. 5 lat uderza, no ale jak uderzy, to przypierdzieli. Ten przeciwnik bardzo dużo HP ma. A tylko jestem niestety bezbronny, jak uderzam. To jest problem. Oj. Jestem przegrzany, zaraz umrę. Aha, jeszcze... Co się stało? W beczkę chyba wlazłem jak debil. Oj, tyle. Jezu. Ej, ciekawy, najbardziej jestem ciekawy, jakie teraz będą mody do Wiedźmina wychodzić, jak dalej ten red kit cały. I będzie można robić moziory jakieś potężne. Aż sam bym sobie sprawdził to. Szczerze wam powiem, że aż sam bym sobie sprawdził, jak się taki mod do Wiedźmina z red kitem robi. Jak to wygląda. No bo wydaje mi się, że to jest coś w stylu editor map do Warcrafta. No bo oni musieli takie coś zrobić, że właśnie mody się robią łatwo. Takie narzędzia dać i przy okazji jeszcze dostosować to dla bambików prawdopodobnie. No bo im zależy na tych modach, widać. Że chodzi o to, żeby jak najlepiej, jak najwięcej, jak najłatwiej możemy zrobić. A weszliśmy sobie w góry. Góry i siema. Kiedy ostatnio byliście w górach, co? No to nie mam co wymienić. Zmontuj broń. Zmontuję broń. No, zmontuję. Patrz, taką montuję. Czy on będzie mniej bił, co nie? Ten klucz. To jak to teraz działać ma? To on będzie szybszy? Czy on będzie szybszy? O kurde. Mamy taką broń. Jak wam się podoba? No, mi się podoba. Wygląda solidnie. Nie wiem, co robi L1 plus trójkąt, ale wiem, co robi trójkąt. Jest turbo dobry. To jest, sprawia, że broń jest naelektryzowana bardziej. Ale trzeba przyznać, że to Lies of P... Ja nie wiem, czy mi lepiej idzie, że to jest faktycznie prostsze. Ale czuć, że ta gra jest prostsza niż była. Mam wrażenie, że ta broń pierunująca jest po prostu dobra na marionetki, ale jak trafimy jakiegoś przeciwnika innego, co ma odporność, to będzie do dupska. I jeszcze będzie załatwiać jakiś ogień. Możemy sobie pójść na przykład rozdać level w międzyczasie. Szkoda, że to trzeba do miasta iść rozdać level, akurat to zrąbane jest. Nie wiem, dlaczego poszli w tą stronę, tak w Dark Soulsie 2 i 3. Nie wiem, o co chodzi z tym, że trzeba się cofnąć do hubu, żeby rozdać level, a nie możesz przy ognisku. Ale okej, okay. Sure. Co możemy sobie rozdać? Może chodźmy w tą motorykę teraz? Kurczę, że z drugiej... Nie, idźmy w wigor, bo ja teraz z tym kluczem tyle wigoru żrę. To jest niesamowite. No, na razie broniki nie będę ulepszał. Że może właśnie powinienem ulepszyć? Może właśnie powinienem? A co to się ulepsza? Ulepsz broń. Głownie ulepszasz. O kurde, aha! Czyli ręko... Czyli my ulepszamy głownie. No ciekawe, no ciekawe. Możemy tam elektryczną ulepszyć, bo i tak z niej korzystam cały czas. Dobra, ten podstawowy. Tego drugiego już może nie używajmy, ale ulepszyliśmy na plus 3. Będą gigabomby teraz szły. Ty tutaj jak w Resident Evil 4 vibe. Zombie. Wygląda trochę taki ghoul zrobiony z niem, drzewa i kryształów. Nie interesuje mnie, jakie oni są. Ważne, że umierają na dwa hity.
Ziomek, jak biegnie, od razu tak robi, dobra? Pewnie się da to kontrować, o kurde. Nie tak łatwo, bo jakoś spam, ale spamuje. Nie się ataku. Dobra, trzeba uważać. Albo dobrze skontrować, albo po prostu spierdzielać. Ale rzeczka tutaj. Gdzieś tam gadają. Jakiś boss? Nie, boss nie. Oho, bitka. Patrzcie, to jest Bloodborne vibe taki. Katedra. To się marionetki biją z tymi mutantami? No to nieźle. O, dwie kontry, nice. Kurde, żeś. Wiecie, bo niebezpieczność nastąpiła. Dobra. Uff. Double kill. Mnie to się trochę kojarzy z tym miejscem, gdzie Amelia była, tylko że to jest proste. A Amelia była pod górę. No i takich mostów w Bloodborne trochę tam było. Jeszcze był ten most, co Cleric Beast. No ale tam nie było katedry z drugiej strony. Dobra, zobaczmy go. Odpalam broń i lecę. Elo. Dobra, super. Nie no, frajer to był jednak, ale się roz... Kurde, co jest? Fajnie sobie zasachsenę, go rozwaliło na kawałki. Płynę u strefę dostałem jakieś. Zawsze mam w Souls-like'ach taki problem, że jest za dużo itemów używalnych, których w ogóle nigdy nie używam. I przechodzę czasami Souls-like'a jakieś kilkanaście razy i w życiu nie wiem, co ten item robi. Właśnie, jaka katedra. Fajnie, to jest ten święty Frangelico, czy tam... Andreus. Mało strasznie mamy dusz zebranych. Wskazałem każdego, kogo się daje 4000 tylko. Ja zwyczaj Souls-like'y gram tak, że sprawdzam każdą nową broń, którą dostanę. Na przykład, to się zależy, jak na przykład gram pod siłę, to sprawdzam każdą pod siłę. Jak nie wiem po co, to sprawdzam każdą. I pierwsza, która mnie zainteresuje, po prostu jemu lepszam, już jemu lepszam. Chyba, że znajdę jakąś taką turbo fajniejszą, to się przespecjalizowuję. Ale no, w Souls-like'ach trzeba się niestety tak, taki commitment jest do jednej broni zazwyczaj. Dobra, czas, która jest godzina? 1:30, późno. Trzeba spadać z panką, bo trzeba jutro wstać i w ogóle. 38 poziom, 4 godziny. Mi się wydaje, że ja z tą grą tak zapierdzielam, że to jest niesamowite. Jak kiedyś grałem, to mi dużo wolniej szło. Ja całą grę przeszedłem kiedyś, wiecie w ile? 40 chyba 2 godziny? Mam teraz 47. No to tak 42-43 mi zajęło ostatnie przejście. Kurde, ciekawe. Ciekawe, ile teraz zajmie.